W czasie przedświątecznej krzątaniny Dom Kultury zaprosił do strzelnicy wszystkich, którzy zatęsknili za tradycyjną gwiazdką. Podczas warsztatów przypominano kaszubskie zwyczaje adwentowe, ale prezentowane były również współczesne pomysły na rodzinne aktywności. Największym powodzeniem cieszyło się wypiekanie pierników. Przewinęły się tutaj tłumy dzieci. No co jeszcze? Ozdoby kaszubskie na choinkę. Mamy choinkę w tyle sali, która jest właśnie ozdobiona tymi ozdóbkami. Bombki w kaszubskie wzory, tradycyjne wieńce adwentowe na drzwi i buty dla świętego Mikołaja. Przekrój warsztatów był szeroki, a brały w nich udział nie tylko dzieci, a również dorośli. Są już plany, by podobne warsztaty odbywały się również poza okresem świątecznym. Zrobić takie zajęcia cykliczne, jakieś takie właśnie wieczory, takie spotkania, gdzie przychodzą osoby dorosłe, rodziny, dzieci, babcie z wnuczkami i chcemy tutaj właśnie robić różne rzeczy takie kaszubskie, ręcznie robione. Po choince przystrojonej w stylu kaszubskim przyjdzie więc pora na regionalne wersje pisanek, ale to już historia na zupełnie inne święta. Póki co cieszmy się Bożym Narodzeniem.